przy yerbie, o skarbach. Witam was serdecznie, moi drodzy widzowie. Dziś zapraszam was na niezłą akcję poszukiwawczą, której celem ma być odnalezienie jakichkolwiek części słynnej zastawy stołowej, która znajdowała się na wyposażeniu luksusowych składów pociągów, którymi podróżowali najsłynniejsi dygnitarze państwowi III Rzeszy. Czy przy okazji tych poszukiwań uda się odnaleźć najbardziej poszukiwaną porcelanę? Choć fragmenty zastawy słynnego Führer Sonderzug, czyli zastawy z pociągu Hitlera? Taka szansa pojawiła się przed ekipą Latebry. Jak wiecie, działamy w Wilczym Szańcu już od dłuższego czasu. Głównie Latebra, a ja wraz z nimi, oczywiście, jak tylko czas pozwoli. Oglądając ostatni odcinek, widzieliście akcję w tunelu. Po tej akcji ekipa Latebry planowała przeszukać pewien teren, w którym to znaleźli fragmenty naczyń świadczących, iż mają do czynienia ze śmietnikiem związanym z dworcem. A skoro dworzec, to jest wielka szansa na odnalezienie tego, czego właśnie szukamy. Ale po kolei. Mitropa. Mitropa, wielkie przedsiębiorstwo cateringowe, które założone zostało w 1916 roku, zajmowało się eksploatacją wagonów sypialnych i restauracyjnych podczas II wojny światowej. Przedsiębiorstwo to posiadało kilkaset składów. I z tego co słyszałem, doszło nawet do fuzji wraz z podobnymi przedsiębiorstwami, na przykład z Francji. Czyli, jeżeli znajdziemy naczynia z napisem Mitropa, już wiemy, że mamy miejsce, w którym leżą przedmioty związane z luksusowymi składami, które przyjeżdżały na Wilczy Szaniec. A skoro będzie Mitropa, to już tylko szczęście i ciężka praca pozwoli odkryć to, co najcenniejsze, czyli porcelanę ze złotym symbolem Deutsche Reichsbahn, wypuszczoną specjalnie z okazji 50. urodzin wodza. Porcelana ta znajdowała się tylko w kilku wagonach najważniejszych dygnitarzy III Rzeszy. Stąd jest tak bardzo poszukiwana przez kolekcjonerów. Tym samym pojedyncze egzemplarze tej słynnej serii osiągają spore ceny. Moi drodzy widzowie, no to co? Zapraszam na odcinek. Jest popołudnie. Kolejne działania. Tym razem z wykrywaczem metali. Choć detektor metali nie jest tu akurat najbardziej istotnym elementem w tych poszukiwaniach, bardziej istotnym jest sama łopata i intuicja, w którym miejscu wykopać dół, aby w tym dole znaleźć to, no właśnie, co ja bardzo chcę znaleźć. Chciałbym znaleźć fragment porcelany ze słynnych pociągów Hitlera, właściwie z słynnego pociągu Hitlera, z jakiegoś składu porcelany firmy Mitropa, czyli firmy, która była firmą cateringową i obsługiwała wszystkie te luksusowe wagony. Jakąś filiżankę z napisem Mitropa, kieliszek, popielniczkę lub jakiś kubek. Ciekawe, co mi się uda trafić. Ekipa znalazła. Ja dopiero chcę znaleźć, ale nie chcę wykopać w ich dziurze, tylko chciałbym znaleźć swoją niezależną dziurę, w której chciałbym trafić w miarę kompletne, albo może całe, które udałoby się złożyć jakieś ładne, jakąś ładną porcelanę z napisem Mitropa. Chyba że jeszcze szczęście będzie większe i udałoby mi się znaleźć na 50-lecie urodzin Hitlera, odnaleźć specjalnie stworzoną porcelanę z złotymi gapami. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś coś takiego. Bardzo rzadka porcelana występowała również w tych wagonach jako taki specjalny serwis. I takie rzeczy jest szansa tu trafić. Czy mi się uda? Zobaczymy. Chociaż w Mitropę, albo chociaż aż Mitropę, to jest naprawdę genialna rzecz, takie coś trafić. Dobra, zaraz wybiorę sobie jakieś miejsce i kopię dół. To wróży bardzo dobrze, mocno przemieszana ziemia warstwami. To jest trzeci taki dół. Musiałem dwa wykopać na chyba metr ponad. I jedynie jakiś, podejrzewam, spaleniska spod lokomotywy szlaka. Przepalone jakieś takie popioły. Tu to wygląda ciekawie, nie ma popiołów. Ale jeszcze nie trafiłem żadnego śmiecia, ale muszę jeszcze z pół metra albo 80 cm wykopać dołek. Niestety, trzeba zmienić lokalizację. Czysta ziemia. Kolejny dół na pusto. Lecimy dalej, zakopujemy i kolejny. Chyba trafiłem kości. Trafiłem. Chyba tak, chyba mam świetnik.
Kurde, od razu. Talerzyk? O. To gdzie oni byli? Nie. Nie, wyżej. O, wyżej jesteś? Tak. No widzisz? I to płytko. Kurde, no i się. Jakoś klamra? Nie muszę, iść pomogę, bo mnie kurwa zjedzą, że... No dobra, to jestem w dobrym miejscu. Jesteś? Co to? To jest. I to mi się podoba, moi drodzy widzowie, zobaczcie. Śmietnik. Tu mam jakąś pastę. Nivea. Nivea. A tutaj mam... Kurde, no. Nic, ja muszę iść po te, po rękawiczki, bo to jest zbyt niebezpiecznie. A tu coś jest jeszcze. No właśnie, butelki. I pytanie... A, już dobra, wyciągam. Pół talerza. Pół talerza. Zajebiście to wygląda. Bez napisów. Ale połówka. Dobra. Kopię dalej. My i... Czy to jest Mitropa? Tak. Tak? Na mleko? Jakiś taki ładny? A nie, to milk. My i. Czy to milk czy Mitropa? Zaraz się dowiemy. Czy znajdę więcej? Ale normalnie Michała nie było. Ten jest tego. Jak to mu fakt się nie poradzę. Berlin. Zagarniak. Flaschenbier. Z napisami? Nie. Patrz, mam. Podaj mi tam tu. Ty, powiedz, że to będzie pasować. Nie. Wow! Już? Nie no, Mitropy, cały talerzyk. Cały talerz Mitropy, ale tej pisanej takiej. Takiej patykiem pisanej? Odwrócisz? Zobacz, co to się dzieje. I tak, jeszcze. Szkopko nosi. Brauerei Kinderhof Gerdauen Ostpreußen. Bez szyjki niestety. Tylko łóżka nie ma. Cała. Patrz. I uwaga, czy Mitropa, czy nie? Jest! Jest! Ale piękna! Ale salutka! Tylko łóżka brakuje. I weź teraz tym całym. No dobra, nie. Słuchajcie, na pewno to... Co, pana jedzie. Ale super, już trafił. Ja cię zrobię, kurwa, z tym... Jak piękne łopacie to wyciągnąłem. Widziałem, że jest coś, myślałem, że to jest taki, wiesz, fragment. Już się wiem. Tylko łóżka brakuje. Na słucho szukam. Znajdziesz. Musi być. Kurwa, się zaprezgnął. Odkopuję zdjęcie. O nie. Jeszcze raz, czekaj, jeszcze raz. Serio, serio, mamy to. O, chyba jest kolejna pod tym butelka. Ta jest cała, ale niestety bez napisu. Ale tu mamy kawał talerza. Jest. Ale to inny. Tak, to jest inny. Bez napisów. Dobra, odkładamy i lecimy dalej. Proszę bardzo. Czy będzie kolejny talerz? Tu nie mam żadnych napisów, więc szukamy kawałka talerza z napisami. Mam kolejny element tego glinianego naczynia. MI to będzie chyba Mitropa. Skoro już znalazłem fragmenty, brakuje mi jeszcze tego elementu. Ciekawe, czego tutaj znajdę w tej dziurze. Zobacz. No to jestem bardzo blisko. Czerwono-złoty rand. No, kolm. Takie to być powinno, co? No, takie powinno. Duży fragment. Nie wiem, jak Mitropa. Czyli to też jest Mitropa. Tu mam inny z banuszek. No właściwie garnuszek. Na jakieś mleko? Na coś takiego? W dół.
Jak tam? I powinno być. Tak? Uwaga. Widzę już, jest taki ładny. Cały ten ma. Tylko trzaśnięty? Tak, tylko trzaśnięty na dwie części. A tu jest cały, nie? Proszę bardzo, jest komplecik. A ja wam powiem, że jesteście w błędzie. Mamy tylko jedną. Dobra, lecimy dalej. Czy mi się uda znaleźć ze złotej serii? Pokaż. Mitropy, nie? Bez uszkodzenia? Bez. No. To już jest trzeci cały. Proszę. Gratulacje. Oh, super. Coś pięknego. Mitropa. I proszę. Jest, jest. No to teraz tylko brakuje mi jednego fragmentu. Jeszcze mam cały talerzyk, prawie. Tylko tego kawałka szukać. Złoty? I teraz pytanie, czy już go znalazłem? Co to jest? Kawałek popielniczki. Rem w buteleczkę. Czekaj. O, mam buteleczkę. A ty... Wow! Z tą butelką poka, poka to. Poka. O, ale trafiliście. Nie, to nie jest. No nie, nie, ale, ale blisko. Ale to mniej więcej jest ten tak, ten brakujący. Wszystko złotem kryte. Jest prawdopodobne. Michał będzie szczęśliwy. Michał będzie szczęśliwy. Domino, pokazuj! No, gdzie jest? Tutaj! Szybciej! O! Kolejna połówka teraz. Ja mam połówkę? Jest. Pa, a wy co macie? O kurde. Całego. Cały kawałek. Całego złociaka! Ale to jest piękne. Niesamowite. Symbol straszny. Symbol w tym straszny. Wydaniu, ale. Gówniany. Ale powiem ci. Robi wrażenie. Jeżeli chodzi o rozmach porcelany, taki zdobiony, tak niby prosto. To jest na 50 lat na urodziny Adolfa Hitlera. Ale. O, to jest to? Tak, kolejna kampania. Dobra, sobie rejdam, a ja tutaj. Zobacz. Muzykę, będę tutaj jeszcze delikatnie z Kubą. Ja was przepraszam. No i masz. Kompanie Internationale, to jest wagon. Lid. To prawda. Nie, ta szklanka co. A tu masz opis. Nawet. Na boku. Co, już ktoś zbuchł? Dla Orient Expressu nie. Działali. Poszło na Allegro. A, no to Mitropa była też w tej sieci Orient Express. To generalnie może się właśnie z tego wywodzić, tam wiesz, jakaś. Wynik fuzji. No, z kliszą. No, z. Ale ten Mitropy, ten... Gdzieś? Ty, no prawie calak. Prawie calak. Mamy złote, złote. Pięć orzełków. Co to? A to tą maś tu jeszcze taką wykopali, widzę. Ojej. To moja. Ale na sam dzień dobry... Zupa. Jest i no, rewelka. Zobacz, no i właśnie kurczę, to jest to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj podczas odprawy. Że znajdujesz normalnie pęknięte po prostu tylko dwa kawałki, tak, nie? Tak, trzeba szukać. Co się stało? Szukałeś znowu pod kamieniem. Nie, osa, to była osa. Nie komary, ale osa. Dobra, przyznaj się, że w końcu to było to starcie legendarne Fame MMA. Jaką kontra ta dziura. No i tak, moi widzowie,
Mi się nie udało trafić nawet fragmentu porcelany słynnej zastawy. Ale to nie dziwne, bo dopiero co trafiłem śmietnik i masę pracy przede mną. W czasie, gdy kopałem swój śmietnik, ekipa trafiła. I to mocno trafiła. Ale to zobaczycie później. Po zakończonych poszukiwaniach wybrałem się wraz z Piotrem na odpoczynek. No a gdzie miałbym się wybrać, jak nie do mega urokliwej agroturystyki Melnik? Tak, dokładnie. To miejsce, gdzie nawet wypoczywając można natknąć się na niezłe skarby. Kto śledzi moje przygody, pamięta temat. Ale się u Piotra na dole zmieniło, tu była tylko łąka, a teraz jest przystań, można przycumować jachtem, miejsce do siedzenia przy ognichu, scena, czyli imprezy muzyczne, miejsce na drugie ognicho, czyli aha, tu jest ognicho do tych, do muzyki, ławy do siedzenia, jest i Piotr, jest knajpa. Może się Piotrze przywitać z widzami. Hello. Cześć. I tutaj do Piotra za bardzo tutaj reklamujesz, Arturze. Tak, potem nie wiesz, który telefon odebrać. Pięknie zrobiłeś. Rewelacje, fajne. Strasznie. Sapera wywiało z hamaka do wody. Centrum Detektorysty na www.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.